Otwieram 44. sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Chciałbym poinformować, że sesja będzie utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Administratorem Państwa danych osobowych jest burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Pełną klauzulę informacyjną dotyczącą nagrywania i transmisji sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim można znaleźć na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl w zakładce Rada Miejska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie zakładka sesji Rady Miejskiej, myślnik nagrania oraz na drzwiach wejściowych na posiedzenie sesji. Witam bardzo serdecznie radnych Rady Miejskiej, starostę Sępolskiego pana Jarosława Tadycha, przewodniczącego Rady Powiatu pana Marka Harta, pana Waldemara Supałkowskiego, burmistrza Sępólna Krajeńskiego, pana Marka Zieńko, zastępcę burmistrza Sępólna Krajeńskiego, panią Annę Buchwald, skarbnika gminy, pana Dariusza Wojtanię, sekretarza gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatu Urzędu Miejskiego. Witam zaproszonych gości, członków Sępoleńskiej Rady Działalności i Pożytku Publicznego i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sępólno-Krajeńskiej. Panie i panów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Nie widzę nowo wybranego sołtysa. Witam bardzo serdecznie media oraz wszystkich pozostałych obecnych na dzisiejszej sesji, a także tych oglądających nas w mediach, szczególnie mieszkańców gminy Sępólno-Krajeńskiej. Przechodzimy do podpunktu A. Pozwólcie państwo, że poprowadzę sesję na siedząco. Podpunkt A, stwierdzenie kworum. Szanowni państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny radny Antoni Dolny usprawiedliwił swoją nieobecność. Podpunkt B, bardzo proszę o ciszę. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad państwo radni otrzymaliście wraz z zawiadomieniem o sesji. Czy ktoś z radnych chciałby złożyć wniosek o zmianę porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym odczytam porządek obrad. Porządek obrad 44. sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, zwołanej na dzień 25 maja 2022 roku na godzinę 10:00. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Podpunkt A, stwierdzenie kworum. Podpunkt B, przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu 43. sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między sesjami. Punkt piąty, składanie interpelacji i zapytań przez radnych. Punkt szósty, wolne wnioski i informacje. Punkt siódmy, raport o stanie gminy Sępólno-Krajeńskie za rok 2021. Podpunkt A, przedstawienie raportu. Podpunkt B, debata nad raportem. Podpunkt C, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania. Punkt ósmy,
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe. Punkt 8.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania. Podpunkt B. Uchwała nr 2, łamane przez 6, łamane przez 2022 składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Sępólna Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Podpunkt C. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim o wykonaniu budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie za 2021 rok przez burmistrza Sępólna-Krajeńskiego wraz z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego absolutorium z wykonaniem budżetu za rok 2021. Podpunkt D. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu za 2021 rok. Punkt 8.2. Sprawozdanie finansowe gminy Sępólno-Krajeńskie. Podpunkt A. Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podpunkt B. Łączne sprawozdanie jednostki. Myślnik bilans, myślnik rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, myślnik zestawienie zmian funduszu, myślnik informacja dodatkowa. Punkt 8.3. Dyskusja nad sprawozdaniami. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sępólno-Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie na 2022 rok. Podpunkt B. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w ich zastępstwie w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sępólno-Krajeńskie. Podpunkt C. Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Podpunkt D. Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ulicy Hallera w Sępólnie Krajeńskim. Podpunkt F. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim. Podpunkt G. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt 14. Odpowiedzi na wolne wnioski. Punkt 15. Zakończenie sesji. Stwierdzam, że Rada Miejska będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Protokół sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, a także przesłany radnym za pomocą poczty elektronicznej. Czy są pytania? Nie widzę na liście oczekujących. Jeśli nie, przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu. Proszę o tabelę. Wyniki głosowania proszę oddać w protokole sesji.
Kto jest za przyjęcie protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół 43 sesji został przyjęty następującymi głosami. Za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, przy obecnych 14 radnych. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie radni otrzymamy. Zostało ono przesłane pocztą elektroniczną. Proszę pana Waldemara Stupakowskiego, burmistrza Sępólna Krajeńskiego, o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami, sesją, która odbyła się 27 kwietnia, a sesją dzisiejszą. 27 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wałdówko. 28 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie w sołectwie Lutówko. Nowym sołtysem wybrany został pan Leszek Marach. 29 kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze MLK Skrajna w Sępólnie Krajeńskim i w tym dniu też odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Radosnej na temat dokumentacji projektowej. 3 maja przedstawiciele władz samorządowych gminy złożyli wieńce pod pomnikiem wdzięczności ku czci Chrystusa Króla oraz pod pomnikiem ofiar walki i męczeństwa z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli też udział w uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Sępólnie Krajeńskim. 4 maja odbyła się comiesięczna narada kadry kierowniczej naszej gminy, gdzie między innymi omawialiśmy sprawy bieżące oraz sprawy z kwietniowej sesji Rady Miejskiej. 5 maja odbyło się spotkanie z przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie przygotowań do sesji w miesiącu maju. W gabinecie starosty odbyło się spotkanie dotyczące organizacji rajdu rowerowego oraz przetargu na dokumentację windy w gmachu Urzędu i Starostwa Powiatowego. Ustalono zasady finansowania tej dokumentacji projektowej w proporcji 50-50. 7 maja w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zacisze. 8 maja przedstawiciele władz samorządowych gminy złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar walki i męczeństwa z okazji Narodowego Dnia Zwycięzcy. 9 maja podpisano umowę z Zakładem Usług Murarskich z Sekcyna na kwotę 439 390 zł na realizację zadania pod nazwą Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo. 11 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie uroczyście obchodzono święto Dzień Strażaka. Tego dnia także rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż wyposażenia do gminnego przedszkola. Wykonawca zadania, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Gastrocentrum Adam Koprowski z Piły, którego oferta opiewała na kwotę 459 985 zł. 13 maja w sali imienia Lucjana Prądzyńskiego w Sępólnie odbył się konwent powiatu sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in. podjęcie decyzji dotyczącej dożynek powiatowych, dyskusja nad sposobem zrzeszenia się w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 i w tym dniu również uroczyście obchodzono Dzień Komunalnika połączony z 25-leciem powstania naszej spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie. 14 maja w Górce Klasztornej odbył się 18 Dzień Skupienia dla samorządowców. W obiektach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego bractwa. Prezesem bractwa ponownie wybrano pana Zdzisława Grzecę. W tym dniu odbyło się także strzelanie o tytuł króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Został nim pan Marek Rzepiński.
Tego dnia odbył się rajd rowerowy Bike Krajna 2022 zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna oraz lokalne samorządy. 15 maja uroczyście obchodzono Święto Rodziny, złożono symboliczne życzenia i przekazano upominki na ręce rodzin polskiej i ukraińskiej goszczonej przez rodzinę polską. 16 maja odbyło się spotkanie z przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji majowej sesji Rady Miejskiej. W ramach procedury tzw. małych grantów zlecono Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie realizację zadania publicznego pod nazwą Jubileusz obchodów stulecia OSP Wałdowo połączony z Gminnym Dniem Strażaka, przyznając jednocześnie dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Tego dnia otrzymaliśmy też informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 500 tysięcy złotych brutto, a środki własne gminy, które musimy zabezpieczyć, to 421 783 zł. 20 maja została udzielona promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na budowę przedszkola w Sępólnie Krajeńskiej. 21 maja odbyły się obchody jubileuszu 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie. Świętowanie było połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom. Strażacy otrzymali gratulacje oraz podziękowania za ofiarną działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym dniu odbyło się także zebranie sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego Krajna w Sikorzu. 24 maja odbyła się sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego. W Sośnie odbyło się spotkanie w sprawie regulacji potwierdzania działalności w Służbie Ochotniczych Straży Pożarnych. W Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie z kolei uroczyście obchodzono święto z okazji przypadającego na 26 maja Dnia Matki. W tym dniu odbyło się też walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Szpital Wspólnym Dobrym. 25 maja odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Urzędu Jednostek Organizacyjnych Gminy przed dzisiejszą sesją Rady Miejskiej. W okresie między sesjami zrealizowano uchwałę nr 419 z Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia tego roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza oraz uchwałę nr 401 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sępólnie Krajeńskiej. I informacja jeszcze dodatkowa, Szanowni Państwo, sprzed paru dni wpłynęło na moje ręce pismo z gratulacjami. Otrzymaliśmy gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu w głosowaniu internetowym w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Zgłosiliśmy do tego konkursu naszą rewitalizację centrum naszego miasta i spośród 406 zgłoszonych w całej Polsce obiektów tego typu zajęliśmy w głosowaniu internetowym pierwsze miejsce, zdobywając 19 486 głosów. Te gratulacje oczywiście wpłynęły na nasze ręce z podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy wzięli udział w tym głosowaniu. No i ten pierwszy etap otwiera nam drogę do etapu drugiego, który jest aktualnie wprowadzony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Udzielam głosu panu radnemu Zdzisławowi Grzece. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, 16.05.2022 w tym dniu otrzymaliśmy na budowę świetlicy wiejskiej w Zbożu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 500 000 zł brutto. Środki własne gminy to 421 783 zł brutto, razem 921 783.
tysiące złotych. Mam pytanie, czy to powoduje, że ten wniosek, cośmy złożyli do Polskiego Ładu z pieniędzy popagierowskich, wycofamy tą świetlicę, bo jest tu i tu. Jeżeli żeśmy tu otrzymali, to tamten wycofujemy, czy nie? Bo o to mi tylko chodzi, nie? Dziękuję. Dziękuję tak. Bardzo. Słusznie tutaj pan radny zauważył, że ten wniosek dotyczący budowy świetlicy w Zbożu w sołectwie, które świetlicy jako takiej nie ma w ogóle, został też i złożony do Polskiego Ładu. Natomiast ta informacja jest pokłosiem tego, że wniosek o budowę świetlicy złożyliśmy też do Urzędu Marszałkowskiego na ogłoszony konkurs na temat właśnie budowy między innymi świetlic na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Potem pojawił się konkurs z Polskiego Ładu skierowany do obszarów popegeerowskich i tam poziom dofinansowania, jak Państwo wiecie, jest bardzo atrakcyjny, bo 98% środków dofinansowania można dostać. W tym konkursie tutaj unijnym prowadzonym przez Urząd Marszałkowski niestety nie więcej niż 500 000 można dostać na to zadanie. Ale pomyśleliśmy, że nic nie szkodzi, żeby złożyć do Polskiego Ładu ten wniosek i go złożyliśmy. I sytuacja wygląda na dzisiaj, że oczywiście nie będziemy mogli skorzystać i z jednego i z drugiego programu. Tych rzeczy łączyć nie można. Natomiast jeżeli będzie potwierdzenie, że otrzymamy z Polskiego Ładu dofinansowanie, to oczywiście wycofamy się z tej umowy, ponieważ ona jest mniej korzystna finansowo dla naszej gminy. Natomiast jeżeli z Polskiego Ładu nie uda się uzyskać tego dofinansowania, no to będziemy starali się realizować to zadanie, które jest prowadzone w konkursie przez Urząd Marszałkowski. No niestety z tym mniejszym dofinansowaniem, które wynosi, tak jak powiedziałem, 500 000 zł. No tutaj nie ma potrzeby wycofywania jakiegokolwiek wniosku. Po prostu złożyliśmy równolegle do dwóch programów umożliwiających złożenie takiego wniosku, wybierzemy ten, który będzie korzystniejszy dla, finansowo korzystniejszy, tak, dla gminy Sępólno. Dziękuję. Udzielam głosu radnemu Zdzisławowi Szwarc. Bardzo proszę, panie radny. W dniu 9 maja podpisano umowę z firmą na stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w Dziechowie. Mieszkańcy pytają się, w jakim terminie rozpoczną się pracę. Czy dzieci w okresie ferii będą mogli z niego skorzystać? Dziękuję. Prace rozpoczną, z tego co wiem, został przekazany już plac budowy, natomiast prace rozpoczną się nie wiem, w miesiącu czerwcu pewnie, pod koniec czerwca. Termin jaki ma wykonawca, no to jest do końca chyba września. Przepraszam? Do końca października, więc tutaj trudno powiedzieć, że w okresie wakacji będą korzystać. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej chętnych. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzę do punktu czwartego. A, przepraszam, jeszcze pani sołtys. Bardzo proszę pani sołtys. Rozumiem, że to jest pytanie do sprawozdania pani sołtys, tak? Oczywiście. Bardzo proszę. Ja bym chciała zadać pytanie, jeżeli chodzi o te środki pozyskane na świetlicę wiejską w Zbożu. Dlaczego nie ma możliwości łączenia tych dofinansowań? Przecież z przedszkola, środki pozyskane na przedszkole zostały w ten sposób połączone. Najpierw uzyskała gmina 2 miliony złotych z wojewódzkiego programu, tak? A później zostały pozyskane z rządowego, prawda? To dlaczego tutaj tych środków nie można połączyć? Dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Tutaj jest sytuacja zupełnie inna. To są środki z konkursu. Konkurs określił zasady Urząd Marszałkowski takie, że do 500 000 zł można uzyskać środki finansowe jako dotację, natomiast resztę musi stanowić udział własny. I ten udział własny, nawet w przypadku, kiedy otrzymamy tak z dofinansowania tego popegeerowskiego, nie będzie mógł być moim zdaniem udziałem własnym, ponieważ środki z
funduszu pobegiorskiego z Polskiego Ładu praktycznie na 100% wystarczą tej inwestycji, nie? Bo gmina ubiega się o 98%, tak jak jest w konkursie tym pobegiorskim, o 98% dofinansowania, czyli tutaj 2% pewnie nie będzie stanowiło żadnego problemu, natomiast jeżeli otrzymamy promesę na te 98% dofinansowania, nie sądzę, żebyśmy mogli pokazać to jako udział własny. Do końca nie odpowiem, tak, czy to jest przesądzone, czy nie, natomiast z tego, co do tej pory było mi wiadomo, łączenie w programach unijnych dofinansowania rządowego, nie, ale rządowe dofinansowanie, jedno i drugie może być udziałem własnym, nie? Tutaj, jeżeli chodzi o program ten, który realizujemy, jeżeli chodzi o budowę przedszkola, bo jak rozumiem, tutaj jest to pokazane ewidentnie. Dostaliśmy raz z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych 2 miliony złotych i to mogło być udziałem w kolejnych naszych wnioskach do rządowego programu, z którego dostaliśmy te prawie 9 milionów realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tutaj mogliśmy udział własny w ten sposób też zapewnić. Dziękuję bardzo. Państwo, to jest polemika czy pytanie? No mówię, tu marszałek. Pan powiedział, że pana zdaniem, chyba tutaj trzeba by było się dowiedzieć dokładnie, czy to może być wkład własny. Z tym, że z tego, co zrozumiałam, to chodziło o, że gmina złożyła wnioski na trzy, prawda? Jedno z Urzędu Marszałkowskiego, drugie z Polskiego Ładu, a trzecie z środków popegeerowskich, tak? Urząd Marszałkowski to był jeden konkurs, na który złożyliśmy na budowę świetlicy i drugi wniosek, ten sam na budowę świetlicy, złożyliśmy do Polskiego Ładu, ale w podkonkursie dotyczącym środowisk popegeerowskich. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panie burmistrzu. Przechodzę do punktu czwartego. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między sesjami. Informacje radni otrzymali. Została ona przesłana pocztą elektroniczną. Przedstawiam informację. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z działalności w okresie pomiędzy sesjami, to jest od 28 kwietnia 2022 roku do 24 maja 2022 roku. 28 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez burmistrza Sępólnokrajeńskiego w sprawie organizacji w 2022 roku świąt państwowych, dożynek gminnych i powiatowych oraz świąt zwyczajowo przyjętych, takich jak Dzień Matki, stoły wigilijne, jubileusze, na przykład KGW Lutowo, Wiśniewka. W tym dniu uczestniczyłem również w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołectwa Lutówko. 29 kwietnia wykonywałem pracę w Biurze Rady Miejskiej. W tym dniu odbyło się spotkanie z burmistrzem Sępólnokrajeńskiego w sprawie umienia spraw bieżących. Tego samego dnia na zaproszenie pani prezes klubu MLKS Krajna uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym członków klubu. 3 maja z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ku czci Chrystusa Króla oraz pod pomnikiem ofiar walki i męczeństwa w Sępólnie Krajeńskim. 4 maja tego dnia wykonałem pracę w Biurze Rady Miejskiej, przegląd bieżącej korespondencji oraz przeprowadziłem analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. 5 maja w tym dniu odbyło się spotkanie z panem burmistrzem i pracownikami Urzędu Miejskiego, które dotyczyło organizacji majowej sesji Rady Miejskiej. Tego dnia uczestniczyłem w dekoracji zawodników podczas czwartków lekkoatletycznych. 8 maja z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa wraz z radnymi Rady Miejskiej złożyłem wieńce pod pomnikiem ofiar walki i męczeństwa. 9 maja wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu radnych Rady Miejskiej pod przewodnictwem Komisji Budżetu Rady Miejskiej. 10 maja w tym dniu pełniłem dyżur w Biurze Rady Miejskiej. 11 maja na zaproszenie komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka. 12 maja wykonywałem pracę w Biurze Rady Miejskiej oraz przeprowadzałem dalszą analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. Tego dnia brałem udział w konwencie powiatu sępoleńskiego.
Tego dnia również uczestniczyłem w wręczeniu dyplomów zawodnikom biorących udział w ciarkach lekkoatletycznych. 13 maja wykonywałem pracę w Biurze Rady Miejskiej oraz przeprowadzałem analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. Tego dnia na zaproszenie prezesa zarządu ZGK spółka z o.o. pana Dariusza Krakowiaka wziąłem udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Komunalnika połączonym z jubileuszem 25-lecia powstania spółki. 14 maja uczestniczyłem w uroczystości rozpoczęcia i zakończenia rajdu rowerowego Krajna Bieg 2022. 15 maja wziąłem udział w kermaszu słodkości w Sobonie Krajeńskiej dla chorej z ludzi z Wałdowa. Tego dnia z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wspólnie z zastępcą burmistrza, panem Markiem Zieńko i członkami Rady Rodziny przy burmistrzu Sępólna Krajeńskiego złożyłem życzenia na ręce polskiej rodziny, którzy goszczą rodziny uchodźców z Ukrainy. 16 maja odbyło się spotkanie z burmistrzem Sępólna Krajeńskiego, które dotyczyło organizacji 44. sesji Rady Miejskiej, ustalenie listy zaproszonych gości oraz porządku obrad. 17 maja pełniłem dyżur w Biurze Rady Miejskiej oraz wykonałem prace związane z przygotowaniem do majowej sesji Rady Miejskiej. 19 maja uczestniczyłem w nagradzaniu zawodników czwartków lekkoatletycznych. 21 maja tego dnia wziąłem udział w festynie Sobota z Trójką zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 pod hasłem Pracujemy i bawimy się razem. Tego dnia na zaproszenie zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie wziąłem udział w uroczystości jubileuszu stulecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wałdowo połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. 23 maja tego dnia uczestniczyłem w spotkaniu z burmistrzem Sępólna Krajeńskiego w celu omówienia spraw bieżących. Tego dnia odbyło się również spotkanie z przewodniczącym klubu radni mieszkańcom, panem radnym Zdzisławem Grzesem. Tego dnia na zaproszenie przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Transportu i Usług spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyłem w posiedzeniu Rady. 24 maja w tym dniu pełniłem dyżur w Biurze Rady Miejskiej oraz wykonywałem pracę biurową. Tego dnia na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu pana Marka Harta uczestniczyłem 44. sesji Rady Powiatu. Tego dnia uczestniczyłem także w Gminnym Dniu Matki, które odbyło się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie. Ponadto informuję, że Komisje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przekazały Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego informacje o wypracowanych wnioskach na swoich komisjach. Informacje te dostępne są w Biurze Rady Miejskiej. Pomiędzy sesjami wszystkie komisje Rady Miejskiej odbyły stałe posiedzenia zgodnie z załączonym wykazem. I tak, Komisja Budżetu, jedno posiedzenie w dniu 9 maja. Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej, jedno posiedzenie w dniu 10 maja. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, jedno posiedzenie w dniu 12 maja. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, jedno posiedzenie w dniu 10 maja. Komisja Rewizyjna, jedno posiedzenie w dniu 9 maja. Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego, jedno posiedzenie w dniu 12 maja. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, jedno posiedzenie w dniu 11 maja. Czy są pytania do mojej informacji? Nie widzę nikogo na liście oczekujących. Zamykam ten punkt, przechodzimy do kolejnego. Składanie interpelacji i zapytań przez radnych. Otwieram ten punkt. Między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. Czy ktoś z radnych chciałby dzisiaj złożyć interpelację lub zapytanie, to proszę odczytać i złożyć na moje ręce. Jeśli nie, to zamykam ten punkt i przechodzimy do kolejnego. Punkt 6. Wolne wnioski i informacje. Otwieram punkt wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby złożyć wniosek? Bardzo proszę. Udzielam głosu panu radnemu Arturowi Junkę. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy, szanowni państwo. Ja chciałbym złożyć dzisiaj 3 wnioski.
Pierwszy z nich. W imieniu użytkowników garaży zlokalizowanych przy ulicy Księdza Popiełuszki proszę o systematyczne koszenie trawy na odcinku od sklepu Żabka do skrzyżowania z ulicą Komierowską. W chwili obecnej porastająca pobocze trawa koszona jest tylko w okołometrowym pasie od krawężnika. Na pozostałej powierzchni trawa i chwasty sięgają nawet kilkudziesięciu centymetrów. Wyglądają bardzo nieestetycznie i ograniczają widoczność. Przedmiotowy teren nie jest duży, jego koszenie nie będzie generowało dużych kosztów ani pochłaniało dużo czasu. Nadmieniam, że właściciele garaży w miarę możliwości sami dbają o ten teren. Drugi wniosek. Bardzo proszę o przebudowę pomostu na tzw. plaży Mara, polegającą na zbudowaniu bezpiecznego przejścia z brzegu na pomost. W chwili obecnej między brzegiem a początkiem pomostu jest spora przerwa, która uniemożliwia swobodne przejście i korzystanie z tegoż pomostu. I trzeci wniosek. W związku z planowanym remontem naszego molo proszę o pozyskanie i przekazanie drewna rozbiórkowego na rzecz PZW w celu wybudowania stanowisk wędkarskich na brzegu Sępoleńskiego Jeziora. W chwili obecnej wędkarze, którzy nie są posiadaczami łódek, wskazują na dwie deficyty w tym temacie. Stworzenie takich stanowisk ułatwi im realizowanie swojej pasji, a dodatkowo podniesie walory i zasoby infrastruktury turystycznej naszego miasta. Nadmieniam, że jestem po wstępnych rozmowach z przedstawicielem jednego z kół i uzyskałem poparcie w tej sprawie. Jeżeli ilość pozyskanego materiału byłaby wystarczająca, proszę o rozważenie budowy niewielkiej wiaty turystycznej na trasie Sępólno-Komierówek. Jest to trasa często uczęszczana przez mieszkańców osiedla Słowackiego, jak i Komierówka, Komierowa, którzy uprawiają tam turystykę rowerową, spacerują z kijami lub biegają, a wiata byłaby miejscem odpoczynku. W sprawie budowy tej wiaty rozmawiałem z dyrektorem zespołu szkół ponadpodstawowych, który wyraził zgodę, aby budową zajęli się uczniowie szkoły wraz z lokalnymi firmami, które z tą szkołą współpracują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych na listę oczekujących. Pani Sołtys, bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie. Proszę o udzielenie informacji, jakim budżetem dysponowała gmina w 2021 roku. Chodzi o kwotę. Jaka kwota została wydatkowana z budżetu gminy? Ile środków zewnętrznych pozyskała gmina? Pani Sołtys, ja proszę o wnioski. Tak, to jest wniosek. O udzielenie odpowiedzi. Pani daje pytanie. To jest wniosek o udzielenie odpowiedzi. To proszę go złożyć na piśmie. Nie, ja bym chciała na sesji. Ja proszę go złożyć, żeby złożyła go pani na piśmie. Ale zabrania mi pan złożyć wniosek? Nie, ale ja bym prosił na piśmie, bo pani chce dane liczbowe. No ale to są dane publiczne, no proszę pana. Za chwilę będzie przedstawiony budżet za 2021 rok. Będzie pani miała z tyłu za moimi plecami wszystkie dane. Tak, ja widzę, ja mam na papierze ten budżet. No ja mam jeszcze pytania do tego, co tutaj jest napisane. To proszę poczekać na punkt, będziemy w tym punkcie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To jeszcze jedno mam pytanie. No to proszę. W przerwie sesyjnej w dniu 27 kwietnia 2020 roku radny Rady Miejskiej pan Janusz Tomas z sołtysem sołectwa Włościbórz panem Antonim Barłogiem rozmawiał o sytuacji w szkole podstawowej w Zalesiu. Padły między innymi słowa, że w szkole podstawowej w Zalesiu nie ma dzieci. Więc moje pytanie brzmi, kto chodzi do szkoły podstawowej w Zalesiu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam listę, bo nie widzę chętnych do zadania pytania, ani złożenia wniosku. Z informacji chciałbym tylko przekazać. Szanowni Państwo, wyjdzie rękę. Bardzo proszę, sołtys z Włościbórza. Udzielam głosu. Szanowni Państwo, prawdą jest, że z panem Tomasem tu w prywatnej rozmowie rozmawialiśmy na temat szkoły w Zalesiu i powiedziałem, że kwestia 10-12 lat w Zalesiu szkoły nie będzie, bo jest tendencja spadkowa. Pani źle zrozumiała i proszę takich rzeczy nie opowiadać. Również to potwierdzi pan Tomasz radny. Tak to wygląda. Ja dziękuję bardzo. Proszę, żebyśmy nie robili tutaj dialogu ani polemiki, panie radny. Proszę, proszę nie udzielić żadnej odpowiedzi, tak? Z informacji chciałbym przekazać. Przypominam, że w dniu 30 maja bieżącego roku w sali sesyjnej urzędu w godzinach między 12 a 14 odbędzie się szkolenie radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w zakresie ochrony danych osobowych.
Zamykam ten punkt, przechodzimy do kolejnego. Punkt 7. Raport o stanie gminy Sępólno-Krajeńskie za 2021 rok. Podpunkt A. Przedstawienie raportu. Proszę pana Waldemara Stupakowskiego, burmistrza Sępólno-Krajeńskiego, o przedstawienie raportu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Raport o stanie gminy Sępólno-Krajeńskie za rok 2021. Stosownie do zapisów artykułu 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz każdej gminy, wójt, prezydent co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Informacje ogólne o naszej gminie. Szanowni państwo, nasza gmina to gmina, jak wszyscy wiemy, miejsko-wiejska, zlokalizowana w powiecie sępoleńskim, północno-zachodniej części naszego województwa. Graniczy z takimi gminami jak Lipka od województwa wielkopolskiego, Debrzno z województwem pomorskim, Kamień Krajeński oraz Kęsowo, Gostycyn, Sośno oraz Więcbór. Przez naszą gminę przebiega droga krajowa nr 25 relacji Bobolice-Oleśnica, zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, droga wojewódzka nr 241 relacji Tuchola-Rogoźno, no i sieć dróg powiatowych oraz gminnych. Jeżeli chodzi o nasze drogi gminne, to mamy ich łącznie 177 km, 700 metrów. W tym, jeżeli chodzi o drogi uswardzone w postaci asfaltu, polbruku, płyt drogowych i trylinki, to jest 53 km, 530 metrów. Pozostałe drogi są drogami gruntowymi i utwardzonymi kruszywem drogowym. Nasza gmina ma powierzchnię 229 km kwadratowych, co plasuje ją na 10. miejscu spośród 144 gmin naszego województwa. Oczywiście przeważającą część stanowią użytki rolne, pozostały obszar zajmują lasy i tereny zurbanizowane. W skład naszej gminy wchodzi 26 jednostek pomocniczych. Tutaj szybko wymienię, są to sołectwa Dziechowo, Iłowo, Jazdrowo, Kawle, Komierowo, Lutowo, Lutówko, Niechosz, Piaseczno, Radońsk, Sikosz, Skarpa, Świdwie, Teklanowo, Trzciany, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Wiśniewa, Wiśniewka, Włościbórz, Wysoka Krańska, Zalesie i Zboże i dwa samorządy miejskie, osiedle numer 1 i osiedle numer 2. Łącznie na terenie naszej gminy zamieszkuje, to jest stan na 31 grudnia 2021 roku, zamieszkuje 15 154 mieszkańców. I różnie to się rozkłada w sołectwach. W mieście, jeżeli chodzi o zarządy, to mniej więcej porówno 4343 mieszkańców na osiedlu numer 1 i 4249 mieszkańców na osiedlu numer 2. Najmniej liczne sołectwo to Jazdrowo, 40 mieszkańców tam zamieszkuje, a najliczniejsze sołectwo, jeżeli chodzi o mieszkańców, to jest sołectwo, już szybko patrzę, Wałdowo 664 mieszkańców. Jeżeli chodzi o informacje finansowe. Dochody naszej gminy w roku ubiegłym wykonane zostały na poziomie 97 881 113 złotych i 69 groszy, co stanowi 97% planowanego wykonania. Jeżeli chodzi o dochody per capita, czyli na mieszkańca, to wynosi to 6459,52 zł.
Jaka jest struktura tych dochodów? Struktura tych dochodów według rodzaju to większość, bo 90% to są dochody bieżące i prawie 11% to są dochody z tytułu posiadanego majątku, czyli dochody majątkowe. Po drugiej stronie mamy wydatki. Wydatki naszej gminy zamknęły się w zeszłym roku na poziomie 96 228 931 złotych i 21 groszy. Większość tych wydatków była przeznaczona na działania bieżące, na wydatki bieżące, ale tradycyjnie tutaj ponad 10%, bo 17% wydatków skierowanych było na wydatki majątkowe. O strukturze wydatków można powiedzieć tutaj też dosyć dużo, ale ja się ograniczę tylko do zwrócenia uwagi, że większość naszych wydatków, jeżeli chodzi o bieżące, skierowana jest na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświatę i wychowanie, na gospodarkę komunalną, rolnictwo, kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport. To są te działalności, które bieżąco każdy samorząd prowadzi. I stąd też taka struktura tych wydatków. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków majątkowych, no to można zauważyć, że w zeszłym roku gro tych wydatków było skierowane na rewitalizację naszego miasta, no ale też niezła pozycja jest, jeżeli chodzi o budowę dróg. 35, prawie 36% to wydatki skierowane na budowę dróg, no i 55% to są wydatki związane z rewitalizacją. Ale były też i wydatki na ochronę przeciwpożarową, na place zabaw, korty, oświatę, pozostałe też na gospodarkę na przykład mieszkaniową. Jeżeli chodzi o zadłużenie naszej gminy zamknęło się w minionym roku na poziomie 12 397 709 zł i 79 groszy. Rok miniony był też jeszcze, jak Państwo pamiętacie, rokiem pandemii. Tutaj dalej gmina Sępólno-Krajeńskie kontynuowała wsparcie dla naszych przedsiębiorców stosownie do podjętych przez Radę Miejską uchwał. Budżet obywatelski nie był realizowany, nie był on przyjęty, w związku z czym tutaj informacji takiej odnośnie jego realizacji nie ma. Też parę zdań, jeżeli chodzi o mienie komunalne. Państwo macie to też na wykresie pokazane. Na 31 grudnia 2021 roku struktura naszego mienia wyglądała w następujący sposób, że 70% naszego mienia to jest w zasadzie infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna. Ona przeważa, jeżeli chodzi o strukturę naszego mienia pod względem majątkowym. Ale są też i budynki, i budowle stanowią 21% naszego mienia. Grunty to jest 5% naszego mienia. Maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenia to już są mniejsze procenty. Ale gmina Sępólno-Krajeńskie jest też właścicielem i posiada udziały w dwóch dużych spółkach. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. posiadamy udziały o wartości 12 525 100 zł. Natomiast w Zakładzie Transportu i Usług posiadamy udziały o wartości 1 290 000 zł. Jeżeli chodzi o mienie komunalne, to też posiadamy tutaj dochody z tytułu majątku, przekształcenie na przykład prawa użytkowania wieczystego w zeszłym roku 74 tysiące złotych, ale sprzedaż nieruchomości gminnych 694 tysiące złotych i wpływy z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego to już jest większa pozycja 1 676 493 złote i 20 groszy. Gmina Sępólno-Krajeńskie realizuje różnego rodzaju też polityki i programy. Te polityki i programy są realizowane w obszarach, które tutaj Państwo macie wymienione na monitorze. Różnego rodzaju tematyczne są to programy, polityki i projekty. Pierwsze raz, dwa, trzy, cztery, pięć tytułów realizowane są głównie przez Urząd Miejski, ale te pozostałe, oświata, pomoc społeczna, kultura i sport, to są realizowane projekty, programy i strategie przez nasze jednostki.
przez Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przez Centrum Kultury i Sportu, przez Centrum Sportu i Rekreacji, przepraszam, przez Centrum Kultury, przez bibliotekę naszą, przez Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Tych projektów i programów, które są realizowane, jest cała masa. Ja nie będę Państwu teraz ich tutaj przedstawiał i czytał. One zostały spisane w tym raporcie, który Państwo otrzymaliście w formie pisemnej. Warto zwrócić uwagę na bardzo dużą realizację projektów realizowanych na przykład przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też na główne miejsce, jak gdyby wychodzi nasz program rewitalizacji, który był w zeszłym roku realizowany przez Urząd Miejski, przez gminę Sępólno, tak to można powiedzieć. Co do dalszych informacji związanych z... Jest też oczywiście realizowany obszar związany z współpracą pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jak gminą Sępólno Krajeńskie. Tradycyjnie Państwo przyjmujecie taki program co roku na sesji i on dzisiaj będzie też akurat przedmiotem sprawozdania na dzisiejszej sesji, więc tylko odnotujmy, że taki program też jest realizowany. Przechodząc teraz, Szanowni Państwo, do realizacji spraw związanych z uchwałami Rady Miejskiej, to mamy też, już to szybciutko odnajdę, informację o tym, ile uchwał Rada Miejska podjęła w swoim minionym roku. Już szukam 21, to pan sekretarz mi podpowiada. Jest to, mam nadzieję, wyświetlone też na monitorze. 12 sesji Rada Miejska odbyła, na których podjęto łącznie 130 uchwał. Z wymienionej liczby do chwili obecnej wykonanych zostało całkowicie 104 uchwały. Większość jeszcze z tych niewykonanych jest w trakcie realizacji, natomiast pozostałe dwie chyba uchwały, czy jedna, zostały uchylone. Przechodząc, Szanowni Państwo, już do zakończenia, chciałbym powiedzieć, że opracowanie to raportowe jest czwartą publikacją tego typu, którą przedstawiamy Radzie Miejskiej. Jest też podstawą do analizy aktualnego stanu naszego samorządu gminnego, a każda kolejna publikacja jest materiałem porównawczym do tych poprzednich. Tak? Można sięgnąć po prostu do tych poprzednich raportów i zobaczyć, jak wygląda gmina Sępólno Krajeńskie względem tego, co już było, czyli względem historii. Ubiegły rok był niewątpliwie trudnym rokiem dla mieszkańców naszej gminy, jak i naszego kraju. Tak jak powiedziałem, zapisał się w sposób szczególny za sprawą występującej kolejny rok pandemii. Rada Miejska też się z tym mierzyła. Pamiętamy wszyscy sesje, które odbywały się po prostu online. Nie można było się też i bezpośrednio spotykać. Nauczyliśmy się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Doświadczyliśmy, jak ważna jest wspólnota, współpraca i wzajemna pomoc. Realizacja tych wszystkich zadań niestety nie byłaby możliwa, gdyby nie praca i wsparcie wielu osób i instytucji. Ja chciałbym skierować słowa podziękowania do radnych Rady Miejskiej w Sępólnie, pracowników naszego urzędu, jednostek organizacyjnych naszej gminy, sołtysów naszych, przewodniczących zarządów osiedli, naszych mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy, i wszystkich podmiotów i osób współpracujących z gminą Sępólno Krajeńskie. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania naszego samorządu gminnego i będą podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu za przedstawienie raportu o stanie gminy Sępólno Krajeńskie za 2021 rok. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do podpunktu B. Debata nad raportem. W debacie nad raportem udział wezmą tylko radni Rady Miejskiej. Ponieważ mieszkańcy nie zgłosili do mnie jako
przewodniczącego Rady Miejskiej chęci swojego udziału w debacie. Informacja dla mieszkańców została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sępólno-Krajeńskie, na stronie internetowej Gminy Sępólno-Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym zapraszam radnych Rady Miejskiej do udziału w debacie nad raportem. Bardzo proszę, raport Rady otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólno-Krajeńskim wraz z wszystkimi radnymi. Oczywiście nie byli wszyscy, w sumie 11 radnych. I bardzo proszę, zapraszam do dyskusji, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Udzielam głosu panu radnemu Januszowi Tomasz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Jednym z takich składników czy elementów decydujących o rozkwicie gminy czy sile gminy jest zakłady produkcyjne. To są różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które mają jakby podstawy do rozwijania się na terenie naszej gminy. Co prawda w tym raporcie nic nie wspomniano na temat tego punktu, ale uważam, że co nieco należałoby powiedzieć. Proszę Państwa, żeśmy tutaj w Sępólnie stworzyli, czy między innymi staraliśmy się stworzyć jakieś dobre warunki do rozkwitu biznesu. I tak między innymi powstał inkubator przedsiębiorczości, gdzie proszę Państwa jest z tego co ja widzę w 100% zagospodarowany. Ale już nie można tego powiedzieć o terenach inwestycyjnych. Dosyć dużo pieniędzy żeśmy przeznaczyli na niego. Tak jak się udało szybko tą ziemię sprzedać, czy miejsca, bo prawdopodobnie tam już nie ma żadnej wolnego miejsca, tak no, z rozkwitem tej działalności jest jak do tej pory poza dwoma podmiotami spokój, cisza. I moim zdaniem, panie burmistrzu, no musiałby pan jakoś zainterweniować, czy zadziałać w tym temacie, że przedsiębiorstwa, które to zakupiły, żeby ten grunt nie służył jako lokata pieniędzy, ale żeby tam coś powstawało. Bo proszę Państwa, no nawet wziąć pod uwagę coś takiego, że powstanie budynek, tak? To już chociażby z tego tytułu do budżetu jest odprowadzany podatek od nieruchomości, tak? Już te pieniądze nam uciekają. Nie wspomnę o jakimś, no, miejscach pracy dla mieszkańców gminy i tak dalej, i tak dalej. Co prawda tu widać no MDD, które bardzo mocno się rozwija, idzie bardzo w mocnym kierunku. No tutaj też widziałem meblarska firma, tam też potężną halę teraz będą stawiali, czy jest stawiane tu w Śródmieściu. Także ja tylko w tym kierunku, panie burmistrzu, chciałbym ewentualnie, jeżeli pan posiada jakieś informacje na ten temat tej działalności, bo pamiętam ileś lat wstecz, też 20 hektarów ziemi żeśmy sprzedali. Ja w ten czas mówiłem, że ta ziemia to służy temu przedsiębiorcy jako lokata funduszy i tak rzeczywiście jest, bo przez 20 lat nie zrobił nic tam na tym terenie. Także ja bym tutaj do jakiejś aktywności w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej chętnych do udziału w debacie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Powiedział pan, że będę mogła zabrać głos w tej części. Panie Lesiński, panie przewodniczący. Proszę, ja pani... Powiedział pan w poprzednim punkcie, że będę mogła zabrać głos. Jeżeli będą informacje o budżecie, a nie debacie, ma pani zasady, kiedy może pani brać udział w debacie. Powiedział pan, że będę mogła zabrać głos. Pani Sołtys, proszę się zapoznać. Powiedział pan, że w tym punkcie będę mogła zabrać głos. Dziękuję bardzo. Pani burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj pan radny zauważył faktycznie, że warto by było w raporcie też przedstawić informacje o istniejących czy działających przedsiębiorstwach na terenie gminy. Natomiast ja zwracam uwagę, że raport o stanie gminy nie przewiduje takich informacji, nie? To nie dlatego, że nie chcieliśmy ich zamieścić, tylko po prostu nie przewiduje. No,
jak powstały te przepisy mówiące o tym, że każda gmina ma przedstawić raport o sytuacji gminy, to nikt nie wiedział, jaka ma być treść tych raportów. Ale one były skierowane do samorządów i samorządy tak naprawdę mają też możliwość podjęcia uchwały o tym, co raport powinien zawierać. Elementy, które muszą być, to te, które przedstawiamy. Tak? One wynikają z przepisów prawnych, że muszą być informacje o uchwałach Rady Miejskiej, muszą być informacje ogólne o gminie, o sprawach finansowych, muszą być informacje na przykład o wykonaniu tych uchwał, o budżecie. To już wiem, o realizacji różnego rodzaju polityk, tak? Te informacje musimy zamieszczać i to jest to minimum. Natomiast każdy samorząd może podjąć uchwałę o tym, co raport powinien jeszcze zawierać. Jeżeli jest takie życzenie państwa, to trzeba po prostu taką uchwałę podjąć i powiedzieć, że oprócz tego, co jest wymóg już tutaj ustawowy, proszę przedstawiać co roku jeszcze informacje o sytuacji gospodarczej na przykład, nie? Na terenie gminy i takie informacje na pewno przedstawimy. Natomiast przechodząc tutaj już teraz do szczegółów, tutaj pan radny faktycznie słusznie zauważył, że gmina dużo zrobiła, jeżeli chodzi o stworzenie warunków pod rozwój działalności gospodarczej. Mówię to tak ogólnie, a przykłady pan radny sam podał, inkubator do przedsiębiorczości, tereny przemysłowe wyznaczone pod różnego rodzaju działalność, ale też i inicjatywa powiatu i gminy pod budowę przyszłej obwodnicy. Otóż to, proszę państwa, też spowoduje odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości czy działalności gospodarczej, bo informowałem już chyba państwa na jednej z sesji, że już inwestorzy szukają terenów wzdłuż tej przyszłej obwodnicy pod różnego rodzaju działalność gospodarczą. Natomiast już patrząc konkretnie na tereny nasze przemysłowe, myśmy w zasadzie wszystkie tereny, które były w dyspozycji gminy, sprzedali. Pozostały tam tereny już tylko osób prywatnych, które pewnie prędzej czy później też będą sprzedane. Część z tych terenów została już zagospodarowana, powstała tam ta hurtownia napojów, powstała ta firma meblarska. Wiem, że lada moment ruszy też budowa tego kompleksu firmy transportowej, gdzie firma tutaj Phoenix tak starała się o pozwolenie na budowę i nie wiem, jest pan starosta, być może tego szczegółu nie wie, ale tam dokumentację techniczną już widzieliśmy, zostały chyba wydane już stosowne pozwolenia i ruszy tam też lada moment budowa. Natomiast jeżeli chodzi o tą wytwórnię styropianu, tak, bo o tym tutaj pewnie też pan radny myślał mówiąc, no to tam sytuacja była taka, że po nabyciu tej działki przez inwestora przystąpili do opracowania dokumentacji. Nawet były już decyzje mające na celu wyłonienia wykonawcy. Oczywiście jak zawsze chodziło o pieniądze, które mieli zaplanowane i do oferty rynkowej tam była dosyć duża różnica i do tego jeszcze nałożył się krach. Krach związany z tym, że nie było komponentów do produkcji styropianu. Prawdopodobnie ja się na tym nie znam, ale tak mi tłumaczono, że takie komponenty uzyskuje się z paliwa lotniczego, po prostu z jakichś odpadów i tak dalej. Loty wszystkie były też wstrzymane i podobno to był problem ogólnopolski, a nawet europejski czy większy, nie? Że chodziło po prostu o jakieś komponenty do produkcji tego styropianu i firma odłożyła te plany. Na dzisiaj nie wiemy, czy wrócą do tego przedsięwzięcia. Moim zdaniem, mając taką nieruchomość, wiedząc, że na teren Polski Północnej nie ma jakiegoś takiego większego tutaj producenta, znaczy są producenci styropianu oczywiście, ale tutaj firma, która to nabyła, ma trzy takie duże zakłady na terenie Polski, oprócz Polski Północnej. Czyli mają Polskę Środkową, Wschodnią, Południową opanowaną, ale Północną jeszcze tutaj pod ten zakład nie. I takie były ich plany. I myślę, że no teraz trudno też tutaj decydować, tak? Państwo widzicie, co się dzieje w gospodarce. Podejmowanie wszelkich tutaj długofalowych decyzji jest oparczone dosyć dużym ryzykiem i na to tutaj już gmina jak gdyby wpływu nie ma. My możemy zachęcać, promować, jakoś lobbować za tym, żeby ta działalność była tutaj uruchomiona, ale
z doświadczenia naszego już można jasno i powiedzieć, że chcesz liczyć na kogoś, licz raczej na siebie. Widzimy, że nasi przedsiębiorcy to inwestują, robią. Przykład, który pan radny podał, MDD, rozwija się, kolejne duże hale buduje. Eggersman, firma elegancka, rozbudowana, zakład, którym powinniśmy się faktycznie tutaj chwalić i szczycić. No i firma Phoenix, która też zaczyna inwestować już na większą taką skalę, nie prowadzić tylko samego transportu, ale ten pawilon, który powstaje tutaj przy ulicy Kościuszki, to też jest inwestycja tej lokalnej firmy, więc lokalne firmy widać, że po prostu tutaj jak już są zadomowione, to bardziej im sprzyjają te warunki i są skłonne bardziej, szybciej i ryzykowniej podjąć te decyzje. No ale tutaj mówimy o firmie, to jest z południa prawie chyba Polski, czy z Polski tutaj południowo-wschodniej, no będzie pewnie tutaj im jakoś, nie wiem, trudniej tę decyzję podjąć, co nie oznacza, że nie będziemy po prostu starali się, ten kontakt z nimi mamy i zachęcać do tego, żeby taką działalność tutaj uruchomili. Ja liczę bardzo, bardzo liczę, bo to już widać na te inwestycje, które powstaną w obrębie naszej przyszłej obwodnicy. Tak jak powiedziałem, są inwestorzy zainteresowani terenem właśnie w Sikorzu, są inwestorzy zainteresowani terenem tutaj w Niechorzu, Zasępólnym w kierunku Niechorza. To są już takie działania, które powodują, że możemy się w przyszłości spodziewać faktycznie zagospodarowania tych terenów. I podsumowując, jeżeli Państwu brakuje właśnie takich informacji, to prośba, żeby właśnie taką uchwałę podjąć o tym, co raport faktycznie ma zawierać, oprócz tych wymogów, które narzucił ustawodawca. I my takie informacje następny raz przygotujemy. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja bym się chciał odnieść tylko do pani sołtys. Pani sołtys, pewno zaszło jakieś nieporozumienie, ponieważ pani zaczęła o budżecie. Ja prosiłem, że to punkt 6 to są wolne wnioski, informacje. Raz, nie spełniła pani tamtego, moim zdaniem, kryterium. Po drugie, nie spełniła, nie wiem czy świadomie, nieświadomie, a nie spełniła pani kryterium, żeby brać udział w debacie dotyczącej również budżetu, bo warunki, żeby wziąć udział, mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie, było ogłoszone w biuletynie informacji publicznej na naszej stronie gminy, a tych warunków pani nie spełniła. Dlatego, a ja zrozumiałem budżet bieżący, powiedział tak, udzielę pani głosu, jak będzie składała pani skarbnik. I na tym dziękuję, tyle informacji, dziękuję bardzo. Mnie nie interesuje to, co pan myślał, tylko powiedział pan, że będę mogła w tym punkcie udzielić, mieć udzielony głos. Pani, pani doskonale ja mam pytanie, ja mam tylko jedno pytanie, co się stało z różnicą wydatków a dochodów? To jest kwota 1 652 182,48 zł. Jak one zostały wydatkowane, albo jak zostaną wydatkowane? Proszę, panie sołtys. Nie będzie udzielona pani odpowiedź na to pytanie. Przechodzę, zamykam i proszę się stosować do punktów, tak jak ja mu powiedziałem. Pani doskonale zna regulamin, żeby brać udział w debacie. Pani dziękuję. Lesiński, to chyba nie jest szopka noworoczna. Dziękuję bardzo pani sołtys. Nie wiem, czy to pani sprawia przyjemność. W każdej sesji zawsze pani próbuje robić niesmaczną atmosferę. Dziękuję bardzo pani sołtys. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 2022, pozycja 559, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy udziela się wotum zaufania burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Uzasadnienie. Stosownie do artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przedstawił Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej. Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę chętnych do zabrania głosu, przejdę do głosowania. Proszę o tabelę. Wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za, przeciw 0, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten punkt, przechodzimy do kolejnego. Panie Radny, zdążymy. Punkt 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólna Krajeńskiej za 2020. Słuchajcie, szanowni państwo, Wysoka Rado, panie burmistrzu, wybrani goście, ogłaszam 15-minutową przerwę. To będzie. To jest. Wznawiam obrady 44. sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólnie Krajeńskiej za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe. Wszystkie materiały związane z tym punktem porządku obrad radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Wysoka Rado, panie burmistrzu, zebrani właśnie w tym punkcie. Pani sołtys, po otrzymaniu wszystkich sprawozdań, uzyskaniu, wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, w punkcie dyskusja, w tym punkcie mogła i na pewno by udzielić, zabrać głos. Niezrozumienie, no i wyszło. Tego już się odwrócimy, ale w tym punkcie, mówię, jak przejdziemy do spraw finansowych, tak? Przechodzimy do punktu 8.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskiej za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania. Proszę panią Annę Buchwał, skarbnika gminy Sępólno Krajeńskiej o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Sprawozdanie państwo otrzymali. Zostało ono również szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej oraz na niektórych komisjach również była możliwość zadawania pytań czy uzyskania wyjaśnień. Większość informacji finansowych zostało przedstawione przez pana burmistrza w raporcie. Ja skoncentruję się na tych informacjach też w sposób bardzo skrótowy, dotyczących istot tego budżetu za 2021 rok. Planowany na dzień 31 grudnia budżet był budżetem deficytowym. Deficyt według planu wynosił prawie 6,5 miliona złotych. Źródłem pokrycia tego deficytu był między innymi kredyt w wysokości 4 700 000 złotych oraz rozliczenia środków z lat ubiegłych. Natomiast faktyczny wynik
wykonania budżetu za 2021 rok to nadwyżka w wysokości 1 652 182 zł i 48 groszy. Środki te zostały między innymi przeznaczone na finansowanie deficytu roku bieżącego. Pamiętajmy, że budżet 2022 jest budżetem deficytowym, a deficyt ten wynosi 6 030 000 zł, więc te środki między innymi umożliwiają finansowanie tego deficytu i nie pogłębianie długu, dlatego że w tym roku nie planujemy zaciągnięcia kredytu, tak? Przynajmniej według planu. Wszystkie zadania były realizowane w 2021 roku przy zachowaniu płynności finansowej. Warto tutaj też podkreślić, że gmina w roku ubiegłym pozyskała ze środków zewnętrznych prawie 10 milionów złotych. 4 miliony pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, 2,4 miliona to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 3,4 miliona to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowiły również źródło finansowania inwestycji drogowych. Jeśli chodzi o majątek, to tak jak co roku jest on systematycznie zwiększany między innymi dzięki realizacji inwestycji i pozyskiwaniu środków na ich realizację. Nie inaczej było w roku ubiegłym. Majątek gminy wzrósł o prawie 12 milionów złotych. Natomiast wydatki majątkowe, tak jak było podkreślone w raporcie, stanowiły prawie 17% ogółu wydatków i będą przedstawione tutaj szczegółowo w materiale filmowym. Dług wynosił na koniec roku prawie 12 milionów 400 tysięcy złotych. Została do informacji załączona dynamika długu. Zachowana jest ona na takim poziomie, który umożliwia jego obsługę. Jak Państwo widzą, przy rosnącym budżecie rokrocznie ten dług utrzymuje się mniej więcej na poziomie 10 milionów złotych i jest systematycznie regulowane w ramach zaplanowanych środków i zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Do sprawozdania zostały również załączone sprawozdania szczegółowe dotyczące wydatków zleconych, wydatków strukturalnych, dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego, które gmina udzielała w roku ubiegłym, wydatki sołeckie oraz informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. Rok 2021 był rokiem, w którym funkcjonowaliśmy w rzeczywistości pandemicznej, natomiast no, kolejny rok również będzie dużym wyzwaniem związanym jest to z wysoką inflacją oraz działaniami wojennymi na Ukrainie, więc mam nadzieję, że budżet 2022 roku również zamknie się w taki sposób jak ten, nad którym procedujemy dzisiaj. Dodam tylko, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielę głosu panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, już tradycyjnie oprócz sprawozdania pisemnego z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok, tego dokumentu, który Państwo otrzymaliście. Gmina Sępólno-Krajeńskie od wielu lat wydaje takie materiały uzupełniające do sprawozdań. Jednym z nich jest właśnie ten folder za rok 2021, który Państwo radni otrzymaliście dzisiaj na sesji. On jest też dostępny dla naszych mieszkańców. Można go nieodpłatnie pozyskać, zobaczyć tutaj w takiej no ciekawszej tak formie niż te żmijki, paragrafy i rozdziały to, co działo się w gminie Sępólno-Krajeńskie. Drugim takim elementem uzupełniającym sprawozdanie z wykonania budżetu jest już też można powiedzieć tradycyjnie film, który przygotowaliśmy do obejrzenia. Zapraszam Państwa do zapoznania się z tym materiałem filmowym.
Tu nie będzie jakichś wielkich odkryć, natomiast będzie oczywiście to, co było w sprawozdaniach tych pisemnych i w tym folderze, główne nasze zadanie, które realizowaliśmy i znaczne finansowo, to rewitalizacja naszego miasta. Stąd też i na stronie tytułowej znalazło się zdjęcie z rewitalizacji, ale w filmie też będą ujęcia odnośnie tego realizacji tego programu. Proszę bardzo. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Podczas głosowania obecnych 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Przeciw głosowało 0 radnych, wstrzymujących 0 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik, Szanowna Rado, realizujemy budżet na 2021 rok. Jest to ciężki, trudny budżet, ale wspólnie zrealizujemy go. Jestem tego pewny. Budżet na 2021 rok Rada Miejska Sępólna Krajeńskiego uchwaliła tradycyjnie na ostatniej w roku sesji, 30 grudnia 2020 roku. Jego wykonanie to prawie 98 milionów złotych po stronie dochodów i 96 milionów po stronie wydatków. Na inwestycje w 2021 roku przeznaczono około 16 milionów złotych, co stanowi 17% wszystkich wydatków gminy. Największą i najbardziej widoczną inwestycją była oczywiście rewitalizacja Centrum Sępólna, ale to nie znaczy, że oprócz tego nic innego się nie działo. Tradycyjnie jedną z najważniejszych pozycji w wydatkach majątkowych jest budowa dróg w mieście i na terenach wiejskich. W 2021 roku prace remontowe skupiły się głównie na osiedlu Bergera, nowej nawierzchni i ciągów pieszo-rowerowych doczekały się ulice Matejki, Bukowa, Pokrzywnickiego i osiedle Leśne. Kolei na terenach wiejskich nowy asfalt pojawił się na drodze z Radońska do Lutowa. Dokończono także remont drogi z Niechorza w kierunku Komierówka. Utwardzoną drogę ma też już Piaseczno i po raz kolejny we współpracy z mieszkańcami gmina Sępólno wykonała następny fragment drogi w sołectwie Wilkowo. Thank you.
tak widowiskowy sposób ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim powitała swój nowy samochód. Zupełnie nowy średni wóz bojowy na podwoziu Iveco jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Oprócz standardowego wyposażenia, jak chociażby maszt oświetleniowy i szybkie natarcie, posiada on także urządzenie tnąco-gaśnicze Katlanca. To jedyne takie urządzenie w naszym regionie i jedno z niewielu w całej północnej Polsce. Inwestycje w nowy tabor samochodowy to nie tylko domena Ochotniczej Straży Pożarnej. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. I właśnie dlatego Gminna Spółka Zakład Transportu i Usług zainwestowała w 2 nowe autobusy. W trakcie roku szkolnego gimbusy zakładu przejeżdżają około 3,5 tysiąca kilometrów tygodniowo. Dzisiaj świętujemy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju trwają uroczystości, również w Sępólnie. Ale Sępólno ma jeszcze jedną okazję do świętowania. Otóż, Szanowni Państwo, zakończyły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni śródmiejskiej naszego miasta. Całość prac skupiona była w obszarze wokół kościoła naszego pod wezwaniem świętego Bartłomieja, poprzez wszystkie uliczki Starego Miasta, ulicę Farną, Kościelną, Studzienną, Średnią, Boczną, Ratuszową, aż po ten plac tutaj Wolności. Dzisiaj, Szanowni Państwo, otwieramy nowy rozdział w historii Sępólna Krańskiego. Mam nadzieję, że zrewitalizowana przestrzeń naszego Śródmieścia będzie długo i dobrze służyła naszym mieszkańcom i przybywającym tu gościom. Obejrzeniu krótkiego filmu obrazującego, na co wydaliśmy pieniądze z budżetu 2021 roku, przechodzę do podpunktu B. Uchwała nr 2/6/2021 składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sępólno-Krajeńskiej za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Powyższą uchwałę radni otrzymali w materiałach sesyjnych i zapewne zapoznali się z jej treścią. Dlatego pozwólcie Państwo, że odczytam tylko najważniejsze elementy uchwały. Uchwała nr 2/6/2022 składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Sępólna Krajeńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Nie będę czytał podstawy prawnej, przejdę dalej do dalszej treści. Skład orzekający nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: przewodniczący Krzysztof Olczak, członkowie Andrzej Tatkowski, Dariusz Ściński uchwalił, co następuje.
zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno-Krajeńskiej za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, wnosząc uwagę zawartą w uzasadnieniu. Z danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych oraz sprawozdaniu opisowym wynika, że gmina spełniła wymóg określony w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. W sprawozdaniu odniesiono się także do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący dla burmistrza. Skład orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno-Krajeńskiej za 2021 rok jest zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego zaopiniowano, jak w syntezie, Krzysztof Oczak, przewodniczący składu orzekającego. Podpunkt C. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim o wykonaniu budżetu gminy Sępólno-Krajeńskiej za 2021 rok przez burmistrza Sępólno-Krajeńskiego wraz z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Proszę pana Artura Junkę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim, o przedstawienie opinii i wniosku o udzielenie burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego absolutorium za 2021 rok. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, podstawa prawna, oraz zgodnie z artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, podstawa prawna, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym wnioskuje, po pierwsze, przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie za 2021 rok. Po drugie, udzielić burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego absolutorium z wykonania wyżej wymienionego budżetu. W załączeniu komisja przekazuje opinię w sprawie wykonania budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie za 2021 rok, z której wynika uzasadnienie postawionych wyżej wniosków. Podpisał pełen skład Komisji Rewizyjnej. I opinia. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim na posiedzeniu w dniu 9 maja bieżącego roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza gminy Sępólno-Krajeńskie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień skarbnika, a następnie stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 101 063 475 zł i 30 groszy. Dochody wykonano w kwocie 97 881 113 zł i 69 groszy, co stanowiło ponad 96,8% planu, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę 15 081 525 zł i 12 groszy, wykonane w kwocie 11 224 720 zł, co stanowi 74,4% planu dochodów majątkowych. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 107 534 473 zł i 45 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 96 228 931 zł i 21 groszy, co stanowi 89,4% ogółu planu.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 24 493 133 zł i 14 groszy. Wydatkowano kwotę 16 037 645 zł i 25 groszy, co stanowi 65,4% planowanych wydatków na inwestycje. Inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. W związku z przesunięciem terminu realizacji budowy PSZOK, budowy kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie oraz wniesieniem wkładu pieniężnego do SIM KZN Bydgoski spółka z o.o., wydatki tych zadań zostały przeniesione na 2022 rok. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 83 041 340 zł i 31 groszy. Zrealizowano wydatki w kwocie 191 285 zł i 96 groszy, co stanowi 96,57% ogółu planu wydatków bieżących. W trakcie roku budżetowego komisja zapoznała się z informacją w zakresie funkcjonowania gminnej oświaty. Dokonała m.in. analizy zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz analizy wynagrodzeń uzyskiwanych przez pedagogów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Komisja nie stwierdziła w tym zakresie nieprawidłowości. Komisja przeprowadziła również kontrolę funkcjonowania Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraińskim, nie wnosząc zastrzeżeń do kontrolowanego podmiotu. Komisja dokonała też analizy wydatków wybranych jednostek pomocniczych gminy oraz dokonała analizy wydatkowania środków przez OPS w Sępólnie Kraińskim, nie wnosząc uwag do wyżej wymienionych wydatków. Poza tym komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków przez MLKS Kraina za 2020 rok oraz kontrolę wykonania budżetu przez Bibliotekę Publiczną. W ramach kontroli wydatków bieżących komisja przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraińskim, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. Komisja przeanalizowała też protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek pomocniczych gminy, nie wniosła zastrzeżeń do przejrzanej dokumentacji. Ponadto komisja dokonała analizy w zakresie osiągnięć uczniów w roku szkolnym oraz analizy zasadności przyznawania nagród i wyróżnień dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Przeprowadziła również kontrolę działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraińskim, a także wybranych świetlic wiejskich, nie wnosząc zastrzeżeń do funkcjonowania wyżej wymienionych placówek. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2021 to nadwyżka w wysokości 1 652 182 zł i 48 groszy, stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków. Planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy był budżetem deficytowym. Deficyt według planu wyniósł 6 470 998 zł i 15 groszy. Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 12 397 709 zł i 79 groszy z terminem spłaty w 2022 roku i latach następnych. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu RB28S kwota zobowiązań dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych płac płatnych w roku następnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2021 rok wynosiły 1 717 133 zł i 1 grosz. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał to kwota 461 766 zł i 35 groszy. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków, rozłożenia na raty za rok 2021 wyniosły łącznie 121 715 zł i 29 groszy, to jest 0,1% zrealizowanych dochodów ogółem i były uzasadniane głównie sytuacją związaną z pandemią. Komisja opiniowała też propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok budżetowy. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2021 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie
absolutorium burmistrzowi. Dziękuję bardzo za przedstawioną opinię. Przechodzimy do podpunktu D. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu za 2021 rok. Uchwałę radni otrzymali i zapewne zapoznali się z treścią. Dlatego pozwólcie Państwo, że odczytam tylko najważniejsze elementy uchwały. Uchwała nr 5, /KR/2022, składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu za 2021 rok. Nie będę czytał podstaw prawnych. Komisja, skład orzekający nr 1 Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: przewodniczący Krzysztof Olczak, członkowie Maciej Słomiński i Dariusz Trzciński uchwalił, co następuje. Zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu za 2021 rok. Skład orzekający podkreśla, że zgodnie z artykułem 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gmin. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przeprowadziła odpowiednie kontrole, które dały podstawę do stwierdzenia, czy budżet gminy został wykonany nie tylko zgodnie z planem, ale również zgodnie z prawem, rzetelnie, gospodarnie i w zgodzie z przyjętymi celami. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający wskazuje, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wykonania budżetu za 2021 rok został oparty na ocenie wykonania budżetu, co wynika z przepisu artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższego zaopiniowano jak w sentencji. Krzysztof Olczak, przewodniczący składu orzekającego. Zamykam ten punkt, przechodzę do kolejnego. Punkt 8.2. Sprawozdanie finansowe gminy. Podpunkt A. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podpunkt B. Łączne sprawozdanie jednostki. Bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Zestawienie zmian z funduszu. Informacja dodatkowa. Proszę panią Annę Buchwan, skarbnika gminy, o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę. Dziękuję. Sprawozdania państwo otrzymali. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z łącznego sprawozdania finansowego, to jest bilansu, rachunku wyników, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej wyjaśniającej poszczególne pozycje bilansu. Na bilans łączny składają się bilansy jednostkowe wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Jeśli chodzi o bilans z wykonania JST, został on sporządzony w oparciu o rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzoru tego sprawozdania. Po stronie aktywów mamy stan środków na koniec roku, stan środków pieniężnych na koniec roku 2021 z wartością również należności, jeśli chodzi o gminę, a po stronie pasywów zobowiązania finansowe oraz wynik finansowy. Jeśli chodzi o sprawozdanie łączne, to podobnie. Po stronie aktywów majątek gminy, na które składają się poszczególne majątki jednostek organizacyjnych oraz stany środków pieniężnych na rachunku bankowym, a po stronie pasywów źródła finansowania tego majątku z wartościami zobowiązań. Dodam, jak zresztą co roku podkreślam, że wynik finansowy jest ujemny. Jest to związane z tym, że działalność gminy jest, czy też jednostek organizacyjnych jest prowadzona nieodpłatnie.
Sprawozdania zostały w terminie ustawowym przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji, na posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej, zaopiniowane pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Punkt 8.3. Dyskusja nad sprawozdaniami. Zapraszam do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, w związku z tym zamykam punkt dyskusja i przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę panią Annę Buchwald, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę, panie skarbnik. Uchwała dotyczy sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Tak jak podkreśliłam wcześniej, na sprawozdanie składa się sprawozdanie z wykonania oraz sprawozdania przedstawione przed chwilą, które są skumulowaną wartością sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 rok. Projekt uchwały został przedstawiony na wszystkich komisjach Rady Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę oczekujących na liście. Przejdę do głosowania. Dziękuję. Proszę tabelę wyniki głosowania. Proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Proszę o tabelę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 559, pozycja 583 oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305, pozycja 1236, pozycja 1535, pozycja 1773, pozycja 1927, pozycja 1981, pozycja 2054, pozycja 2270 oraz z 2022 roku pozycja 583, pozycja 655. Zapoznaj się z punkt 1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sępólno Krańskie za 2021 rok. Punkt 2. Sprawozdaniem finansowym. Punkt 3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Punkt 4. Informacją o stanie mienia gminy Sępólno-Krajeńskiej. Punkt 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Uzasadnienie. Wypełniając zapisy artykułu 271 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska po zapoznaniu się z pierwsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Punkt 2. Sprawozdaniem finansowym. Punkt 3. Opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Punkt 4. Informacja o stanie mienia gminy. Punkt 5. Pozytywne stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim udziela burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Projekt uchwały został przedstawiony na wszystkich komisjach Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał pozytywną opinię. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Bardzo proszę. Udzielam głosu panu radnemu Zdzisławowi Grzesa. Przewodniczący, panie burmistrzu, po burzliwej dyskusji klub radnych, radni mieszkańcom udzieli absolutorium burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę na liście oczekujących więcej osób. Przechodzimy do głosowania. Wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się przy obecnych 14 radnych. Panie burmistrzu, z okazji uzyskania wotum zaufania i absolutorium składam panu w imieniu radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim serdeczne gratulacje. Bez wątpienia jest to wyraz pełnej akceptacji dla pana działań. Wierzę, że wysiłek pana w zakresie gospodarki finansowej zostanie doceniony w następnych latach, bowiem zrealizowane teraz i w przyszłości inwestycje będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Założone plany są sukcesywnie realizowane i mają na celu przede wszystkim równoważny rozwój całej gminy i poprawę życia wszystkich mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w 2021 roku. Szczególne podziękowania składam pani Annie Buchan, skarbnik gminy. Panie burmistrzu, na obecny rok i kolejne lata życzę panu wytrwałości, pełnej realizacji zobowiązań oczekiwanych przez mieszkańców gminy. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, cieszę się bardzo, bo społeczną akceptacją, źródłem i satysfakcją oraz motywacją do dalszej pracy. Wszystkiego dobrego. Umiem mocno opadły. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przewodniczący mówił o emocjach. Ja muszę również z państwem się podzielić, że każda sesja absolutoryjna jest wielkim stresem dla mnie. Mimo że ileś tych sesji już w swojej historii mam, zawsze ją głęboko i mocno przeżywam, więc nie dziwię się tutaj emocjom, przynajmniej właśnie tutaj przewodniczącego, no a moje one po prostu zawsze są. Nie ma tutaj co ukrywać. Proszę państwa, gospodarowanie 100-milionowym budżetem to jest ogromne wyzwanie. To jest 100 milionów publicznych pieniędzy po stronie dochodów i wydatków.
i ich wydatkowanie i dochodzenie tych środków i ich wydatkowanie w trakcie roku różnie to wygląda, ale podsumowaniem zawsze tej działalności, finansowej działalności, tak, wykonania budżetu, wykonania wszystkich zadań postawionych przez Wysoką Radę jest właśnie sesja absolutoryjna i skwitowanie, pozytywne skwitowanie tej działalności. Ogromne podziękowania dla Państwa wszystkich za pozytywne skwitowanie tej działalności. Szczególnie chciałem podziękować, że w sytuacji byliśmy trudnej, covidowej, był utrudniony też i taki bieżący kontakt, a wiadomo, że samorząd opiera się przede wszystkim właśnie na wzajemnym kontakcie, tak, bezpośrednim kontakcie. Tutaj samorządowo podejmujemy decyzje razem. To nie jest jakiś aparat, który podejmuje pewne decyzje. Samorząd to jest wspólnota mieszkańców i to w zasadzie mieszkańcy tworzą ten samorząd, między innymi poprzez podejmowanie decyzji przez radnych. Bardzo serdecznie dziękuję przewodniczącemu Rady za prowadzenie sesji i przygotowywanie i prowadzenie sesji Rady Miejskich, na których były podejmowane decyzje, które potem mogliśmy realizować. Powtarzam, był to czas trudny, kiedy spotykaliśmy się online, zarówno na posiedzeniach komisji, jak i na sesjach. Ciężko jest prowadzić w ten sposób pracę, ale się udało. Wysokiej Radzie chciałem podziękować za kolejny rok tutaj dobrej współpracy, za podejmowane decyzje, dzięki którym mogliśmy po prostu ten budżet realizować w takiej wersji, w jakiej on został przyjęty, ale też i niejednokrotnie dzięki zgodzie Wysokiej Rady był w trakcie roku zmieniany. I to też jest warte podkreślenia, bo czasami te decyzje dotyczące zmiany, szczególnie mówiące o tym, że trzeba na przykład coś zrobić kosztem zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, to są trudne decyzje. Bo łatwo jest podjąć taką decyzję, nie mając świadomości, że za chwileczkę trzeba będzie odpowiadać za to zadłużenie. Rada, rozważając w swoich pracach, takie decyzje też podejmowała i za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, komisjom, które wypracowywały stosowne opinie w celu, żeby łatwiej można było pewne decyzje podejmować. Podziękowania należą się też wszystkim moim dyrektorom, kierownikom, pracownikom urzędu, bez których praktycznie nie można by było stanąć tutaj dzisiaj przed Państwem i rozliczyć się z działalności finansowej, bo to nie jest tak, że to jedna osoba realizuje wykonanie budżetu. Za tym stoi cały aparat gminy, są nasze instytucje, jednostki pomocnicze, łącznie tutaj z sołtysami naszej gminy, przewodniczącymi zarządów osiedli, którzy też są głosem naszych mieszkańców i pomagają nam tutaj podejmować te właściwe decyzje. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udzielone 21. absolutorium. Tak to mogę się pochwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Ogłaszam przerwę do godziny 12.30. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Informacje radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Proszę panią Beatę Kozłowską, kierownika referatu spraw obywatelskich, o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tak, Szanowni Państwo, mam dzisiaj przyjemność... Bardziej, dobrze. Mam przyjemność dzisiaj przedstawić Państwu sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sępólno-Krajeńskiej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Organ wykonawczy rokrocznie do 31 maja jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za poprzedni rok. W materiałach sesyjnych otrzymali Państwo taką dość obszerną
takie dość obszerne opracowanie tego sprawozdania. Ja w sposób taki jak najbardziej zwięzły postaram się przedstawić wszystkie najważniejsze jego części. Gmina Sępólno-Krajeńskie w 2021 roku udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym i jak widzimy na wykresie, stanowiły one 0,6% wszystkich wydatków budżetowych gminy. Gmina Sępólno-Krajeńskie prowadziła dwie formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, formę współpracy finansową i pozafinansową. Gmina realizując, zlecając realizację zadań publicznych ujętych w rocznym programie współpracy ogłosiła 8 konkursów ofert w następujących obszarach. Rozwój sportu w gminie Sępólno-Krajeńskie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Z budżetu gminy rozdano środki finansowe w wysokości 677 834,72 zł. Po rozliczeniu wszystkich przyznanych dotacji kwota dofinansowania wyniosła 675 094,32 zł. Na powyższe kwoty składają się następujące pozycje. Na otwarte konkursy ofert przeznaczono środki finansowe w wysokości 652 764 zł. Na ochronę przeciwpożarową w trybie artykułu 221 o finansach publicznych 16 663,22 zł. Na wniosek organizacji pozarządowych w ramach tzw. małych grantów 8 407,50 zł. Organizacje nie wykorzystały wszystkich środków i 2740 zł 40 groszy zwróciły na konto gminy. Wykres przedstawiony pokazuje nam, jaka część dotacji została przekazana na poszczególne obszary współpracy. I tak jak widzimy, na rozwój sportu w gminie Sępólno-Krajeńskie przeznaczono około 70% wszystkich dotacji. Później na naukę, edukację, oświatę i wychowanie to jest prawie 17%, na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ponad 5%, później pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób to jest 2,52%, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2,17%, ochotnicze straże pożarne 2,47% i na własny wniosek, czyli chodzi o te małe granty, 1,25%. W ogłoszonych otwartych konkursach ofert udział wzięło 10 organizacji pozarządowych, które łącznie złożyły 15 ofert. Z 9 organizacjami pozarządowymi zawarto 14 umów na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych. Jedna oferta nie spełniła wymogów oceny merytorycznej. Szczegółowy wykaz tych wydatków przedstawia załącznik 1 do opracowanego sprawozdania, który jest w tym materiale, który Państwo otrzymali. Zaplanowane środki finansowe w budżecie na powierzenie oraz wsparcie realizacji zadań publicznych zostały wykorzystane przez organizację w ponad 99%. Niewykorzystaną kwotę organizacje zwróciły na konto gminy. Wkład wniesiony przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych w ramach dotacji wyniósł 74 628 zł 47 groszy. W tym udział finansowy własny i z innych źródeł zewnętrznych 35 628 zł 47 groszy oraz pozafinansowy 39 000 zł, co stanowiło około 10% całkowitego kosztów realizowanych zadań. I teraz tak, w ramach ogłoszonych konkursów na rozwój sportu przeznaczono kwotę w wysokości 473 tysięcy złotych, z czego organizacje wykorzystały 470 509 zł i 60 groszy. Zostały ogłoszone dwa konkursy. W ramach tych dwóch konkursów wpłynęło 5 wniosków i te 5 wniosków otrzymało dofinansowanie. I 5 klubów sportowych, w tym Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna, LZS Wałdowo, Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno KS Skarpa, Klub Sportowy LZS Lutówko i Akademia Małego Piłkarza otrzymali dofinansowanie.
Następnym konkursem, który został ogłoszony, był konkurs na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. W ramach tego konkursu przyznano kwotę 34 tysięcy złotych. Na ten konkurs wpłynęły dwie oferty, które również otrzymały dofinansowanie. I tak, Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom realizowało zadanie pod nazwą Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Jantar w Sępólnie Krajeńskim Razem dla Siebie, Razem dla Innych. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłosił również dwa otwarte konkursy ofert w ramach nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Na powyższe działania przeznaczono kwotę 114 tysięcy złotych. Na wyżej wymieniony konkurs wpłynęły cztery oferty, które też dostały dofinansowanie i tak realizowały zadania Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom na zadanie pod nazwą Gminne Centrum Informacji 2021, Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom Szkoła Rodzenia Mamo, Tato, Tu Jestem 8, edycja 8, Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce Wystarczy Chcieć i Stowarzyszenie Trzecie Miejsce Od Tablicy do Tablicy, Tak Poznajemy Dzieje Okolicy. Następnym konkursem, który został ogłoszony, był konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przekazano na ten konkurs kwotę 14 764 zł. Organizacje wykorzystały kwotę 14 664 zł. W ramach tych konkursów złożono dwie oferty. Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce otrzymało dofinansowanie na zadanie Artystyczna Dusza i Dobry Smak Seniora oraz Stowarzyszenie Trzecie Miejsce w Krajeńskich Barwach. Ogłoszono również konkurs na wspieranie kultury fizycznej oraz upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Na ten konkurs wpłynęła tylko jedna oferta i ta jedna oferta niestety nie spełniła wymogów ogłoszenia konkursowego. Następnym konkursem był konkurs w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W ramach tego konkursu jedno zadanie dostało dofinansowanie. Realizowało to zadanie Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom i dostało na to zadanie 17 tysięcy złotych. Zadanie jest już z roku na rok jest powtarzane. Jest to zadanie pod nazwą Nareszcie Razem, zajęcia socjoterapeutyczne na obozie terapeutycznym. Również poza konkursem dwa stowarzyszenia złożyły oferty w tak zwanych małych grantach. Niestety te dwa stowarzyszenia, jedno stowarzyszenie złożyło dwa wnioski i te wnioski nie spełniły wymogów ustawowych i nie otrzymały dofinansowania. Natomiast dofinansowanie w trybie artykułu 19a dostał Uczniowski Klub Sportowy HALS na zadanie Kurs Nauki Pływania na Łodzi Klasy Laser Biało-Czerwona-Błękitna Wstęga Jeziora Sępoleńskiego i otrzymano na to zadanie dotację w wysokości 8407 zł i 50 groszy. Należy też również wspomnieć, że rok 2021 upływał w cieniu panującej epidemii koronawirusa, więc organizacje dość bezpieczne podchodziły do składania samych ofert. Ta tendencja, jak widzimy, w tym roku się już skończyła, ofert mamy dużo, dużo więcej. Należy również wspomnieć o organizacjach, które otrzymywały dofinansowanie ze środków poza dotacją gminy. I w trakcie przygotowywania sprawozdania powiadomiono wszystkie organizacje, które z nami współpracują, o możliwości pokazania realizowanych przez siebie projektów ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, innych niż dotacja gminy. I tak z tej możliwości skorzystały cztery organizacje, zainwestowały 26 projektów, pozyskały na te 26 projektów, które realizowały, kwotę 1 686 215 zł. W ramach tych projektów organizacje przeznaczyły ze środków własnych finansowych kwotę ponad 98 tysięcy złotych. Realizując zadania, wkład pozafinansowy wyceniły na ponad 50 tysięcy złotych. I tutaj na w wykresie widzimy strukturę finansową tych realizowanych zadań przez nasze NGOsy na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie
I jak widzimy, dotacja gminy stanowi 27% z całych tych zadań realizowanych ze środków zewnętrznych. Więc też organizacje postarały się bardzo mocno o to, aby pozyskać środki z źródeł zewnętrznych. Oprócz tej naszej współpracy finansowej jest też, istnieje ta współpraca pozafinansowa, która polega między innymi na bieżącym przekazywaniu informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych z zewnętrznych źródeł finansowania, informowanie o możliwości korzystania ze szkoleń i konferencji tematycznych, udzielanie pomocy organizacjom w promowaniu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców naszej gminy, udostępnianie miejsca na stronie internetowej organizacjom pozarządowym celem popularyzacji i promocji działań, konsultowanie projektu rocznego programu współpracy gminy w ramach pożytku publicznego, doradztwo udzielania pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu i pisaniu ofert, udostępnianie na preferencyjnych zasadach lokalni na działalność statutową organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Nie widzę na liście oczekujących. Dziękuję pani kierownik. Przechodzę do punktu 12. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie na 2022 rok. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę panią Annę Buchwald, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę. Dziękuję. Zmiana budżetu na 2022 rok związana jest z jego zwiększeniem po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 804 704 zł i 52 grosze. Zmiany związane są między innymi z wprowadzeniem 150 tysięcy na rozliczenie podatku VAT od kanalizacji Wiśniewa, wprowadzeniu świadczenia na podstawie decyzji wojewody świadczenia 500+. Pamiętajmy, że to jest zadanie, jest realizowane przez gminę do półrocza, później zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z rozliczeniem według nowej klasyfikacji budżetowej, jak również zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z niesieniem pomocy uchodźcom z tego kraju. Do projektu uchwały, który państwo otrzymali, wprowadza się trzy decyzje wojewody. Jedna decyzja w rozdziale 85501 paragraf 2060 jest to 239 384 zł na świadczenia 500+. Druga decyzja w rozdziale 85219 paragraf 2010 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 4401 zł oraz w rozdziale 750.11 paragraf 2700 są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadawanie numeru PESEL w wysokości łącznej 714 zł i 66 groszy. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu Rady Miejskiej i szczegółowo omówiony. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Nie widzę na liście oczekujących. Zamykam dyskusję. Proszę o tabelę wyniki głosowania. Proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się 0 przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten punkt. Dziękuję. Podpunkt, przechodzimy do kolejnego. Podpunkt B. Zasada udzielania rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w ich zastępstwie w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sępólno-Krajeńskie. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana Zbigniewa Marka Tymeckiego, dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty w Samorządowi Sępólnie Krańskim, o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w ich zastępstwie w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Podstawa prawna. Panie Przewodniczący, czy mam czytać treść uchwały? Państwo radni ją otrzymali. Odwołajcie się wobec tego do uzasadnienia oraz autopoprawki, którą chciałbym Państwu przedstawić. Zgodnie z treścią artykułu 42 ustęp 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, dyrektorowi oraz wicedyrektorowi szkoły przedszkola, a także nauczycielom pełniącym te funkcje w zastępstwie, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Do ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz przedszkoli, a także nauczycieli pełniących ich obowiązki w zastępstwie, ustawodawca w artykule 42 ustęp 7 punkt 2 w związku z artykułem 91 d punkt 1 ustawy Karta Nauczyciela upoważnił Radę Gminy. Dotychczas w Gminie Sępólno-Krajeńskiej obowiązywały uregulowania uchwały nr 8/59/07 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2007 roku. Podstawową przesłanką, jaka zobligowała organ prowadzący do wdrożenia zmian obowiązujących obecnie obniżek, była przeprowadzona w kraju reforma systemu oświaty obejmująca likwidację gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych z 6-klasowych w 8-klasowe. Ponadto w wyniku rozszerzenia prawa do edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat nastąpiło radykalne zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Obowiązujące dotąd obniżki godzin dla dyrektorów i ich zastępców nie odpowiadały w pełni nowej sytuacji organizacyjnej. Uwzględniając treść artykułu 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, w dniu 13 kwietnia 2020 roku projekt uchwały został skierowany do wszystkich organizacji związkowych reprezentujących nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sępólno-Krajeńskie jest organem prowadzącym. Organizacjom związkowym wskazano 30-dniowy termin na wyrażenie opinii. Opinie do projektu uchwały wyraził Zarząd Oddziału ZNP w Sępólnie Krajeńskim oraz autopoprawka właśnie w tym miejscu, chciałbym ją wnieść, oraz WZZ Forum Oświata Komisja Międzyzakładowa Powiatu Sępoleńskiego. Tego zdania Państwo nie macie w tym materiale, którym otrzymaliście, tej drugiej części, oraz WZZ Forum Oświata Komisja Międzyzakładowa Powiatu Sępoleńskiego. I ostatnie zdanie. Przedstawiona propozycja zyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Poza uzasadnieniem dodam tylko, że słowo obniżki, na które zwrócił się rano podczas narady uwagę pan burmistrz, ma swoje uzasadnienie ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela, która nastąpiła w 2009 roku. W styczniu 2019 roku słowo zniżek, które znamy dotąd z tego rodzaju uchwał, zostało zamienione wyrazem obniżek. No i w konsekwencji jesteśmy zobligowani do używania słowa obniżek. To może wprowadzać niektórych z Państwa w błąd. Więc słowo obniżek jest wymogiem prawnym. Dziękuję Panie Przewodniczący, to wszystko w tej sprawie. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Zapraszam do dyskusji. Na liście oczekujących nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Proszę o tabelę wyniki głosowania. Proszę odnotować protokole sesji. Kto jest za przyjęcie uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała z autopoprawką została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten podpunkt. Przechodzimy do kolejnego. Podpunkt C. Wyznaczenia miejsca dla prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę kierownika referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa pana Jarosława Derę o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę, panie kierowniku. Panie przewodniczący, szanowni radni, projekt uchwały dotyczący w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się targowisko rolne obejmujące strefy numer 1 produkty rolne lub spożywcze oraz numer 2 wyroby rękodzieła zlokalizowane w Sępólnie Krajeńskim na części działki o numerze 539/19 obręb sępólnokrajeńskie nr 4 położone przy ulicy Młyńskiej jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, na którym przedmiotem handlu mogą być produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Paragraf 2.
Miejsce wyznaczone do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna Krańskiego i paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, to jest Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 2290. Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników wyznacza Rada Gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Nie widzę nikogo na liście oczekujących. Zamykam dyskusję. Proszę o tabelę, wyniki głosowania. Proszę notować w protokole sesji. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten podpunkt porządku obrad i przechodzę do kolejnego. Podpunkt D. Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana kierownika referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa Jarosława Derę o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę. Wysoka Rado, następstwem przed chwilą podjętej uchwały jest uchwalenie regulaminu tegoż targowiska i uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników brzmi następująco. Podstawa prawna i uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku rolnym przy ulicy Myńskiej w Sępólnie Krajeńskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna Krańskiego i paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Regulamin jest krótki, więc pozwolę sobie przedstawić państwu w całości. Paragraf pierwszy. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku rolnym obejmujących strefy nr 1 produkty rolne oraz spożywcze oraz nr 2 wyroby rękodzieła w Sępólnie Krajeńskim, szczegółowo wyznaczone uchwałą nr 91 łamane przez czyli numer bieżący 2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Paragraf 2. Targowisko rolne czynne jest w piątki w godzinach od 6 do 17 oraz w soboty w godzinach od 6 do 13. Paragraf 3. Przedmiotem handlu na targowisku rolnym mogą być jedynie produkty i wyroby określone w artykule 4 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w Dzienniku Ustaw z 2021 roku, pozycja 2290. To jest produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Paragraf 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku rolnym są rolnicy i ich domownicy. Paragraf 5. Handel na targowisku rolnym może odbywać się z ręki, kosza i skrzynki lub rozstawionych stoisk oraz z pojazdów i przyczep o obrębie wyznaczonych miejsc. Podpisano przewodniczący Rady Miejskiej inżynier Franciszek Lesiński. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 5 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 2290, Rada Gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych do tego celu miejscach. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Na liście oczekujących nie widzę żadnej osoby. Zamykam dyskusję. Proszę o tabelę, wyniki głosowania. Proszę notować protokole sesji. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten podpunkt w porządku obrad i przechodzę do kolejnego. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ulicy Hallera w Sępólnie Krajeńskiej. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana kierownika referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa pana Jarosława Derę o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę, panie kierowniku. Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ulicy Hallera w Sępólnie Krajeńskim. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Hallera, działka nr 287/6, obręb Sępólno-Krajeńskie nr 3, o powierzchni 0,017 hektara, czyli 17 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi, 5 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem BY2T łamane przez 000-23888/6. Paragraf 2. Położenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu niniejszej uchwały. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią mienie komunalne gminy Sępólno-Krajeńskie zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawym użyczeniem, oddanie w trwały zarząd, a także mogą być obciążani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne, aporty do spółek. Przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest położona w obrębie ewidencyjnym Sępólna Krajeńskiej nr 3 przy ulicy Hallera w Sępólnie Krajeńskim. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 287/6 o powierzchni 0,0017 hektara. Lokal użytkowy stanowi garaż oznaczony numerem ewidencyjnym 335 o powierzchni zabudowy 17 m kwadratowych oraz powierzchni użytkowej 14 m kwadratowych. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU, obszar zabudowy śródmiejskiej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Jeżeli mogę coś dodać, proszę, jeszcze panie przewodniczący, to chciałbym powiedzieć, że ta nieruchomość będzie zbywana w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Nie widzę nikogo na liście oczekujących. Zamykam dyskusję. Proszę tabelę, wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten podpunkt porządku obrad i przechodzę do kolejnego. Podpunkt F. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana Jarosława Derę, kierownika referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę. Wysoka Rado, uchwała o tytule, który już przedstawił pan przewodniczący, dotycząca projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ulicy Koronowskiej brzmi następująco. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Koronowskiej, działko nr 515 łamane przez 12, obręb Sępólno-Krajeńskie nr 4 o powierzchni 0,0830 ha, dla której jest Sąd Rejonowy w Tucholi, 5 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem BY2T łamane przez 000-14465 łamane przez 9. Paragraf 2. Nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu niniejszej uchwały.
Nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży stanowią mienie komunalne gminy Sępólno-Krajeńskie zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub w dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne, aporty do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa jest położona w obrębie ewidencyjnym Sępólno-Krajeńskie nr 4 przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim, oznaczona numerem ewidencyjnym 515/12 o powierzchni 0,0836 hektara. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem AG, czyli obszary aktywności gospodarczej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. I tu chciałbym też dodać, że w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Nie widzę nikogo z chętnych na liście oczekujących. Zamykam dyskusję. Proszę tabelę, wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za podjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Zamykam ten podpunkt porządku obrad i przechodzę do kolejnego, podpunkt G, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana kierownika referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę panie kierowniku. Panie przewodniczący, tak w kwestii wprowadzenia i uzupełnienia niniejszego projektu uchwały. W międzyczasie między posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej, która zaakceptowała pozytywnie niniejszą uchwałę, otrzymaliśmy uchwałę zarządu powiatu sępoleńskiego i czytając uzasadnienie, przeczytam po prostu już pełne uzasadnienie, tak jak powinno być, z wpisanymi danymi, które otrzymaliśmy. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi będące własnością gminy Sępólno-Krajeńskie, stanowiące uzupełniającą sieć dróg publicznych ujęte w wykazie dróg w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zostały oznaczone na mapach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego i paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. W załączniku nr 1 są cztery wymienione drogi. One dotyczą miejscowości Piaseczno i połączenia miejscowości Piaseczno z Sępólnem. W paragrafu, w załączniku nr 2 mamy, mamy załączniki mapowe do przebiegu poszczególnych dróg. I teraz uzasadnienie do projektu niniejszej uchwały, tak jak powiedziałem, w całym brzmieniu. Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w związku z artykułem 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zaliczanie ciągów zaliczanie ciągów komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Nadanie przedmiotowym drogą kategorii drogi gminnej jest elementem porządkowania kategorii dróg w gminie Sępólno-Krajeńskie, co z pewnością zapewni sprawniejsze zarządzanie tymi drogami. W związku z powyższym podjęcie wnioskowanej uchwały i zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych jest w pełni uzasadnione. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwałą nr 79/235/2022 z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie do kategorii dróg gminnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Zapraszam do dyskusji. Drugie, mówię. Nie widzę nikogo na liście oczekujących. Zamykam dyskusję. Proszę tabelę, wyniki głosowania, proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za podjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 13 głosami za, przeciw 0, wstrzymujący się 0, nie oddany. Nie oddany. Trudno. Głosowanie ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzę do kolejnego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Otwieram ten punkt. Chciałbym poinformować, że otrzymałem odpowiedź na interpelację radnego Rady Miejskiej Zdzisława Grzecy, złożoną w imieniu klubu radni mieszkańcom, dotyczącą odwieszenia budżetu obywatelskiego. Odpowiedź została zamieszczona na stronie BIP i stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Odpowiedź otrzymał również pan radny. Nie będę czytał, chyba że radni sobie tego życzą. Nie widzę. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14. Odpowiedzi na wolne wnioski. Otwieram punkt odpowiedzi na wolne wnioski. Proszę pana Waldemara Supokowskiego, burmistrza Sępólno-Krajeńskiego, o udzielenie odpowiedzi na złożone w dniu dzisiejszym wnioski lub wyznaczenie pracownika do udzielonych odpowiedzi. Panie przewodniczący, szanowni państwo, z wniosków, które odnotowaliśmy, pan radny Artur Junke złożył 3 wnioski. Do mikrofonu, panie burmistrzu, proszę. 3 wnioski. Jeden dotyczący systematycznego koszenia trawy i to myślę, że tutaj bez żadnego rozpatrywania trzeba to po prostu przyjąć do wykonania. W tym obszarze, który został wskazany, przebudowa, tu nie chodzi o przebudowę pomostu, tylko o połączenie, tak, tego pomostu na plaży. Tam niestety jest taki fragmencik, że na pomost praktycznie trzeba wskoczyć z ziemi, bo te pierwsze chyba deski uległy zniszczeniu, więc myślę, że to jest podmywa woda, tutaj dyrektor mi sugeruje, no ale tak czy siak, obojętnie coś tam dzieje, no trzeba to połączyć, żeby bezpiecznie móc wejść z plaży na ten pomost, więc tutaj wniosek też na tak. Natomiast kolejny wniosek o materiał rozbiórkowy z remontowanego molo, tutaj sytuację będziemy rozpatrywać w trakcie, kiedy będzie ten remont realizowany, natomiast wiem, że już mi tutaj podpowiedziano, że też są i inne wnioski, między innymi żeglarzy o ten materiał, więc sytuacja się, że tak powiem, no nie wiem, zobaczymy, no w każdym razie materiał będziemy chcieli faktycznie jakoś zadysponować, ten, który się jeszcze nada, tak, z tej rozbiórki. Ale trzeba mieć na uwadze, że oprócz wniosku tutaj złożonego dzisiaj przez pana radnego w imieniu wędkarzy, jeszcze też żeglarze złożyli. Aha, i jeszcze był wniosek dotyczący budowy wiaty na trasie Sępólno-Komierówko. Ja myślę, że to na spokojnie trzeba przedyskutować na komisji, bo no, nie chcemy tu na sesji wypytywać, w jakim to ma być miejscu, co to za wiata i tak dalej. Więc myślę, że na komisji trzeba omówić temat jeszcze raz i spróbować tutaj opinię w tej sprawie uzyskać. Kolejny wniosek, w zasadzie nie, no bo tu nie, pani sołtys tak informacje jakieś przedstawiała i miała pytania, ale do budżetu, no to myślę, że trudno było, nie sprecyzowała tego wniosku, także trudno tutaj
się do tego zresztą odnieść. Pan sołtys częściowo odpowiedział, tak, bo tu chodziło o dzieci w Zalesiu. Natomiast ten następny wniosek czy pytanie, było to w trakcie sprawozdania z wykonania budżetu. Pani skarbnik informowała, co się stało z tą kwotą wymienioną przez panią sołtys. I to chyba wszystko. Nie tak, wiem, czy... dziękuję bardzo. Dziękuję. Otrzymałem informacje dotyczące realizacji wniosków z poprzednich sesji Rady Miejskiej. Pierwsze, na wniosek w sprawie dożynek, na wnioski w sprawie ścieżki rowerowej Wiśniewka Sępólno-Krajeńskie oraz ustawienia ławki przy ulicy Chojnickiej. Trzecie, na wniosek mieszkańca w sprawie sprzedaży przysmyku przejścia na cmentarz. Odpowiedzi na wnioski przekazano wszystkim radnym. W związku z tym nie będę ich czytał, chyba że radni sobie tego życzą. Nie ma, to znaczy akceptujecie, żeby nie czytać. Dziękuję. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji. Na wniosek Rady Miejskiej Artura Junkiego w sprawie stałej organizacji ruchu na ulicy Podgórnej, w sprawie zamontowania luster drogowych na ulicy Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo proszę pana kierownika Jarosława Derę. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja już tą informację przekazywałem ustnie panu radnemu Arturowi Junkę podczas naszej wspólnej wizji lokalnej dotyczących luster, który tam również jest jego wnioskiem. Ale chcąc uzupełnić to mogę powiedzieć tak, że dopytując się projektantów drogowych dotyczących możliwości ruchu, że tak powiem, podwóz dla rowerzystów, można zrobić dwie, że tak powiem, koncepcje. Jedną wstawiając znak strefa zamieszkania, gdzie wiadomo, że wtedy jest nadrzędnym użytkownikiem ruchu jest pieszy i rowerzysta przed pojazdami mechanicznymi i tutaj nie musimy, oprócz wstawienia tych dwóch znaków, nie musimy niczego już wyznaczać, natomiast jeżeli będziemy chcieli inaczej, nie wstawiając znaków strefy zamieszkania, tylko wstawiając znaki ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w takim momencie musimy wyrysować zarówno pionowo, jak i poziomo znaki drogowe na tym odcinku. Także przedstawiając to na komisji, komisja tutaj przychyliła się raczej do tej koncepcji, że wstawiamy znaki strefa zamieszkania, gdzie nie musimy, że tak powiem, dodatkowej jakichś tam malunków czy znaków wstawiać. Dziękuję bardzo. Bym prosił o pozostanie, tak? A w sprawie lustra? W sprawie luster przeprowadziliśmy również tutaj, był pan przewodniczący komisji, pan Robert Zik z nami i żeśmy doszli do wniosku, że sprawa jest, no trzeba wstawić w dwóch czy w trzech miejscach tamte lustra. Dodatkowo jeszcze pan Leszek Konkol jako na komisji wskazał nam czwarte miejsce i to jest rzecz, która jest do rozważenia, ale to mówię, to musi być prowadzona organizacja ruchu stała, żeby te lustra stanęły tam w tych wskazanych miejscach. Są one, te miejsca są rzeczywiście do dopracowania i do precyzowania. Dziękuję. Na wnioski radnej Rady Miejskiej Barbary Schleser. Więc tak, tutaj mogę powiedzieć, że prace, dzisiaj mieliśmy spotkanie kierowników i z informacji, które posiadałem, miałem informacje takie, że to już jest zrobione do końca, że tak powiem. Który punkt? Podpunkt. To jest sprzątanie gałęzi w lesie miejskim. Natomiast jeszcze przed sesją przedzwoniłem do wykonawcy i on powiedział, że jeszcze to wszystko, że tak powiem, zbierze konkretnie i to wszystko zostanie zezrębkowane, także nie będzie tam nic już leżało w tym lesie fizycznie. I wszystkie gałęzie zostaną po prostu poszatkowane. O. Podpunkt B, sprawy zrobienia drogi dojazdowej do nowo wybudowanych bloków na ulicy Odrodzenia. Kto miałby za tym się zająć i oznakowania przejścia dla pieszych miejsce, gdzie samochody przejeżdżają przez ciąg pieszo-rowerowy. Oczywiście to leży po stronie gminy, ale tutaj jesteśmy w trakcie doprecyzowania porozumienia z deweloperem i my jesteśmy w trakcie sporządzania teraz projektu
Jeżeli już będziemy mieli to wszystko, będziemy po prostu wykonywali. Deweloper się zobowiązał zakupić materiały, my po naszej stronie jest robocie. To może ja zadam pytanie, czy w tym roku to będzie zrealizowane? Ciężko mi odpowiedzieć. Moje wyschnięcie mówi za wszystko, ale postaramy się zrealizować. Dobra, dziękuję bardzo. Pani radna, nie ma do pytań. Punkt trzeci na wniosek wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Anny Miczko w sprawie uprzątnięcia terenu parkingu przy cmentarzu. Zostało zrealizowane. Mogę, nawet dysponuję zdjęciem, także mogę. Wiceprzewodnicząca mówi, że tak. Okej, dziękuję panu kierownikowi. Czy są pytania do udzielonych odpowiedzi? Nie widzę, zamykam ten punkt. Przechodzę do kolejnego, punkt 15. Zakończenie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, dziękuję wszystkim za udział w sesji. Zamykam 44. sesję Rady Miejskiej.